Mamo, pozwól swojemu dziecku pójść na trening MMA. No, chcę nieustannie się rozwijać. Wiadomo, w sporcie, tak samo jak i w życiu, nie ma barier. Wiadomo, cały czas można się uczyć w różnych dziedzinach. Tak samo w sporcie, tym bardziej, że MMA jest pięknym sportem, ponieważ jest składa się na to wiele sportów, tak? Boks, kickboxing, jiu-jitsu, zapasy, judo, także bym chciała dążyć do perfekcji w każdej z tych płaszczyzn. Ojejku, sporo tego było. No, zawsze przyjmuję bardzo miło wiadomości czy gesty ze strony fanów. To jest bardzo miłe, także teraz nie pamiętam. Doceniam wszystkie miłe słowa, otrzymane wiadomości, maile czy właśnie gesty. Przez 10 lat uprawiałam Muay Thai. Później po prostu przeszłam taką tranzycję z Muay Thai do MMA, ale pamiętam początki w Muay Thai, gdy po pierwszym treningu mi się to bardzo spodobało, po pół roku pojechałam na pierwsze zawody i gdy stałam na podium na pierwszym miejscu, to wtedy sobie przytaknęłam i powiedziałam sobie w duszy, że to jest to, co pragnę robić, także gdzieś to od wielu lat jest po prostu we mnie. Chyba z ciężkiej pracy, jaką wykonuję, no bo wiem, na ile się poświęcam, jak ciężko pracuję, ile wyrzeczeń mnie to kosztuje, mnie i moich bliskich, bo bycie sportowcem jest naprawdę ciężką pracą na kilku etatach. Także ta pewność siebie bierze się z tego, stąd właśnie, że ciężko trenuję i po prostu znam smak tej ciężkiej pracy. Walka z mężczyzną nie chodzi w rachubę, gdyż wiadomo, ja trenuję na co dzień i sparuję z mężczyznami po to po prostu, aby być lepszą w walce z kobietami, ale nie mam możliwości, żebym zawalczyła z mężczyzną. Tak, chciałabym kiedyś zagrać w filmie pełnometrażowym. Brałam już udział w serialu telewizyjnym Szpital. Byłam prowadzącą program telewizyjny MMaster przez 11 odcinków, także jakieś doświadczenie mam. Bardzo mi się podoba praca na planie i bardzo miło z tego, miło wspominam te momenty spędzone na planie. MMA jest bardzo pięknym sportem, tak jak już wspomniałam, częścią MMA są zapasy, judo, boks, są to sporty olimpijskie, no, też jest jiu-jitsu, muay thai czy kickboxing. Ten sport wiele uczy, wzmacnia nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Ja przez 13 lat kariery nie miałam żadnego poważnego rozcięcia czy złamanego nosa, także mamo, pozwól swojemu dziecku pójść na trening MMA. Akurat w dniu walki to sobie myślę, że dzisiaj ja udowodnię po raz kolejny, że jestem najlepsza i że zagramy w moją grę. No faktycznie gdzieś początki moich treningów były źle oceniane przez moich rodziców. Troszeczkę tego nie lubili, ale chcieli mojego szczęścia, chcieli, żebym się spełniała, a że jakoś w parze mi szła nauka, treningi i te moje poświęcenie, także pozwalali mi na to, ale widzieli właśnie, że się w tym realizuję, że mam jakieś marzenia, ambicje. Moi rodzice teraz są moimi największymi fanami. No, tato, który był największym przeciwnikiem, jeździ teraz często na moje gale i moi rodzice są ze mnie dumni, bardzo mnie wspierają i bez nich nie byłabym tutaj, gdzie jestem dzisiaj. Tak, będą spotkania z fanami, na ile mi pozwoli czas, bo oczywiście najbardziej skupiam się na przygotowaniach, na walkach, ale tak, mamy w planach spotkania z fanami. Nie wiem, co odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem, czy je wziąć, upasować je w przyszłości, czy w teraźniejszości, bo jeżeli chodzi o przeszłość, to nie da się czegoś wykreować, wytworzyć. To są lata poświęceń, wyrzeczeń, ciężkiej pracy. Talent, człowiek się rozwija, uczy i stara się zdobywać szczyty. Często miewam ciężkie dni, bo jestem tylko człowiekiem, ale staram się pozytywnie iść przez życie i z każdym dniem stawiać sobie coraz wyższe cele. Marzenia, ambicje i staram się po prostu żyć jak najlepiej potrafię, staram się być życzliwa i staram się żyć w zgodzie z ludźmi i rodzina jest dla mnie najważniejsza, to rodzina mi daje tyle energii.
Moja dieta bogata jest w jaja, w mięso, w produkty bezglutenowe. Jestem pod opieką najlepszego polskiego dietetyka Jakuba Mauricza. Nie chciałabym zdradzać jakichś szczegółów. Jest to taka tajemnica, ale tak jak mówię, jem dużo jaj, mięsa i produktów bezglutenowych. Lubię różną muzykę. W każdym rodzaju muzyki znajdę coś dla siebie, ale jestem z tego pokolenia, które słuchało polskiego rapu, hip-hopu. Bardzo lubię popowe kawałki zagraniczne. Ale mówię, często to też jest muzyka poważna. Co uważam o rozwijającej się karierze Paige VanZant, która 10 grudnia przegrała swoją walkę? No, to, że właśnie się zatrzymała i szybko do walki o tytuł nie dojdzie.